Prace nad projektem, który chcę przedstawić oficjalnie po raz pierwszy w tym filmie, toczą się już od pół roku. Co to jest za projekt? Jednosłowna odpowiedź brzmi: gra. Jakiś czas temu wrzuciłem już z tego projektu krótki filmik. Był on pozbawiony komentarza i w zasadzie nie wyjaśniał niczego. Teraz chciałbym powiedzieć nieco więcej. A więc najważniejsze mówiąc najpierw. W obecnej chwili trwają prace programistyczne nad silnikiem gry, a data zakończenia tych prac i prac nad całością projektu jest w tej chwili nieznana, ale szacowana raczej w latach. Okej, to teraz możemy się nieco rozwinąć. To, co widzicie w tej chwili na ekranie, powstało w październiku 2019 roku. Jest to już stary materiał, więc za chwilę pokażę nieco nowszą wersję, ale wpierw chciałbym postawić jeszcze jedno pytanie. Jak można się domyślać, zaprogramowanie całego silnika gry od podstaw jest zadaniem karkołomnym i czasochłonnym. Dlaczego więc nie skorzystaliśmy z jakiegoś gotowca pokroju Unity? Odpowiedź zostawię na później. A tymczasem skupmy się na tym, co jest. Dwa słowa. Dungeon Crawler. O ile bardzo ogólny zarys fabularny gry istnieje, o tyle pominę go milczeniem, bo na razie chcę się skupić jedynie na aspektach technicznych. Jedno jest jednak pewne. Żadnych krasnoludków, żadnych wróżek i żadnych drewnianych elfów z lasu. Co zatem wiadomo? Gra będzie się toczyła w trybie czasu rzeczywistego z perspektywy pierwszej osoby. Będzie posiadała tylko tryb single player. Głównym protagonistą będzie drużyna, którą będziemy levelować i ekwipować w przedmioty. Rozważamy jeszcze udostępnienie graczowi pewnej bazy wypadowej i w stopniu ograniczonym podróżowanie po mapie świata. A poziom trudności będzie dostosowywalny do własnych potrzeb. I na razie to byłoby wszystko na ten temat. Dlaczego własny silnik? Bo możemy? Bo nikt nam nie zabronił? Powiemy jak! A tak na serio? Materiał, który teraz widać na ekranie, przedstawia obecne możliwości silnika. Widać tu przede wszystkim system oświetlenia i cieni, ale pomiędzy wierszami można też dostrzec znacznie więcej. Oskryptowanie, elementy UI, ładowanie zasobów, obsługę myszy i klawiatury. Dużo w silniku już działa, ale wciąż jest dużo do zrobienia jeszcze. Korzystamy i będziemy dalej korzystać z otwartych technologii. Chcemy się tego trzymać, ponieważ to gwarantuje pełną modowalność gry praktycznie od momentu jej wydania. Chcemy mieć pełną i całkowitą kontrolę nad tym, co się dzieje na ekranie, ale przede wszystkim też i nad tym, co się dzieje pod maską. Przejdźmy teraz do przykładów. Nasz silnik pozwala na włączanie lub wyłączanie zestawów danych. Przykładowo, wyrzucając z linii comment wszystkie argumenty file, załaduję silnik tylko z podstawowym zestawem danych. Dodając tylko models, ładuję dane podmieniające podstawowe modele na ich lepsze odpowiedniki. Wszystkie definicje w grze, włącznie z całą mapą poziomu, zapisane są w języku skryptowym Lua. Zapewnia to nie tylko czytelność definicji, ale także całą moc języka Lua przy ich tworzeniu. Nasze definicje to nie są tylko statyczne dane. To są całe programy. Spójrzmy teraz na podłogę.
Model posadzki, który tu widzimy, jest w rzeczywistości całkowicie płaski. Za jego trójwymiarowy wygląd poszczególnych płytek odpowiada specjalna tekstura plus parametry skali tej tekstury. Ten parametr mogę zmodyfikować i po ponownym uruchomieniu wpłynie to na wygląd podłogi. Lepiej przywróćmy poprzednią wartość. Nieco bardziej skomplikowany jest skrypt definiujący zachowanie obiektu. Mamy tutaj nanosuit z gry Crysis. Stoi on spokojnie, ale w momencie, gdy go dotkniemy, stanie się coś głupiego. No i model poleciał. Jak widać, na razie zupełnie ignorując kolizję ze ścianą, dotarł do pewnego punktu docelowego i powrócił. Teraz jest już uśpiony i nic już więcej nie zrobi. Za to zachowanie odpowiada ten skrypt. Działa też już zapisywanie oraz wczytywanie stanu gry. Niestety po tym wszystkim mam smutną wiadomość. Kod źródłowy silnika jest obecnie zamknięty i dostęp do niego mają tylko te osoby, które muszą. Na razie tak to pozostanie. Planujemy jednak w przyszłości udostępnić go na takiej samej zasadzie, na jakiej John Carmack udostępnił ItTech, czyli ogólnodostępny kod źródłowy dla każdego, lecz gra jako całość wciąż będzie sprzedawana komercyjnie. Dobrą wiadomością natomiast jest to, że projekt jak do tej pory kosztował okrągłe 0 zł. Nie mamy żadnego studia, żadnej działalności, przynajmniej na razie. Projekt rozwijamy hobbystycznie, po godzinach i w czasie wolnym. I to jest równocześnie też i zła wiadomość, już w sumie druga, ponieważ na gotową grę będzie trzeba jeszcze bardzo długo poczekać, a jej losy jednak wciąż są niepewne. Na obecną chwilę nad projektem pracuje regularnie 2 programistów oraz dorywczo 1 grafik. Prace idą powoli, ale do przodu. Z tej okazji chciałbym przejść do sedna i ogłosić zapotrzebowanie na pomoc. Poszukujemy na teraz jednego programistę oraz na etap późniejszy jeszcze jednego grafika do modelowania 3D. Jeżeli ktoś chciałby pomóc, proszę o kontakt w komentarzach pod tym filmem lub lepiej na adres e-mail podany na ekranie. Programista musi znać C++ oraz mieć wystarczającą ilość wolnego czasu, którą będzie chciał przeznaczyć na projekt. Mile jest też widziana znajomość Gita, CMake'a, Qt, OpenGL'a, SDL'a oraz wspomnianego już w tym filmie Lua. Obecnie jest jeszcze dużo prac u podstaw w samym silniku oraz będzie trzeba też stworzyć editor map jako osobną aplikację. Co dalej? Dalej będziemy pracować swoim tempem. Planuję od czasu do czasu umieszczać kolejne filmy przedstawiające postęp prac, ale dat żadnych nie podaję, ani obietnic żadnych nie składam.
będzie gotowe, kiedy się ugotuje.